Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku, w zasadzie w kolejnym customie do Tomb Raider. Pod tytułem, moi drodzy, The Usurped Monastery. Usurped? Nie wiem nawet jak to się czyta. Usurped? No nieważne w każdym bądź razie. Autorem tego customu jest Marcos. Oczywiście to jest kolejny custom halloweenowy. Nie widziałam go u nikogo, w zasadzie na pewno nikogo z naszej ekipy i chyba ciężko raczej na YouTubie. Może z jedna chyba osoba to miała, bo chciałam sprawdzić sobie długość, bo to też nie chcę, żeby to były długie customy tutaj teraz w tym naszym maratonie. Miałam ochotę na dłuższe customy, ale są zajęte, słuchajcie, w tym roku. No ale cóż, moi kochani, Marcos. Marcos jest nam znany z mojego kanału i z kanału Grzesia. Kiedyś, kilka lat wstecz, nagrywaliśmy jakiś jego custom z Frodem. To był Send Nero to Hell. On ma taką tendencję nagrywania stricte customów bardzo demonicznych. Wszystko, co te customy są mega demoniczne. Już tutaj w tle leci nutka z Ery, ale nie mogę wam jej tutaj puścić, więc ona będzie maksymalnie przyciszona, bo prawa, że Era jedna z nie Era, przepraszam, Enigma, żadna Era, Enigma. W każdym bądź razie Marcos, ja pamiętam z tych customów od niego, bo chyba graliśmy nawet dwa albo jeden, już nie pamiętam. Mają bardzo dziwne rozwiązania, tak jak przekraczają wszelkie granice Sponge i Clara w różnych rozwiązaniach, tak na przykład w tym customie od Marcosa, pamiętam, było, że trzeba było, słuchajcie, wziąć, w rogu leżały kamyczki, no słuchajcie, przecież w customach jest pełno takich kamyczków, małe kamyczki i trzeba było wrzucić na pułapkę tym kamieniem, w ogóle sam z ekwipunku trzeba było rzucić tym kamieniem, żeby ta pułapka się odblokowała, jakby czajcie to. On miał takie naprawdę innowacyjne te rozwiązania, także muszę mieć to z tyłu głowy. I on ma dużo tych customów stworzonych z Curtisem, ale ja specjalnie dla was, nie wiem, czy jesteście na to gotowi, czy nie, może z Curtisem nagram sobie w przyszłym roku, bo te z Curtisem są jedne z nowszych i pewnie takich, wiecie, wypasionych. Tak, tutaj na razie jeszcze skupiłam się na Larze. Custom jest z 2010 roku, ocena to 9,24, więc naprawdę wysoko. No i kilka słów. Lara znalazła dostęp do ukrytego klasztoru. No właśnie też ta muzyka w tle, taka no enigma stricte, który został uzurpowany przez stworzenia pochodzące z mrocznego świata. No takie, słuchajcie, no to po prostu patrzyłam na screenach. Diobły, po prostu diobły. Tam musi znaleźć starożytny zwój. Inskrypcja, uwaga, dotyczy makabrycznego paktu. Aż nie chcę sobie, słuchajcie, wyobrazić. Ja proponuję, żebyśmy to już rozpoczęli. No i słuchajcie, lecimy. Kolejna taka, o Boże, jakieś faktycznie dziwne to stworzenie. Ale muzyczka zacna, no to takie enigmowe jest. To akurat nie wiem, czy to jest enigma, nie? Chociaż enigmę naprawdę znam. Tak, to jest enigma chyba. Też. Tak mi się wydaje. Oho. Okej, jest mowa o tym pakcie. No jest tu ten pewnie ten z klasztoru, ten kapłan. Z jakimś diobłem, jakimś demonem gada. No jest ta inskrypcja pewnie, o której była mowa. Coś niespodziewanego. Aha. Ale mu odpieprzył łeb. No to słuchajcie, to jest halloweenowe. Zdecydowanie halloweenowe. Ale mu odwalił epek. Ja pikole. Potwór potrzebuje nowej głowy. Jakie diobły tam są. Ty, on jest bez głowy, ten gryf. Nie gadajcie, że oni mu dadzą łeb tego zakonnika. Potwór ma nową głowę. Ja wale. No to słuchajcie, w klimat halloweenowy. Ukryty scroll. Mm-hmm. No to powiem wam szczerze, bardzo iście halloweenowa tematyka. O matko. Gdzieś nam wpadły te bronie, tak? Czy jak?
No ja nie widzę, żebyśmy mieli te... No nie mamy broni. No chyba was pogieł. No teraz to już jest jakaś przeginka, no. Ja pierdzielę. Nie mam pytań. Tam nam to wpadło wszystko. Dobra, ja na razie tam do tych diobów nie idę. Bo jak one mi się przecież tam... Albo i muszę. To jest jakieś zejście w dół. Nie, no masakra jakaś. Zaraz tam pójdę. Sprawdzę, o co tam chodzi. Nie no, hit. Mam jakieś demoniczne rzeczy z lasu. Dobra. Może się tak szybko nie odrodzą, co? Pokażcie mi Larę. Maniwerkowa taka. Dobra. Obudzicie się? Nie. Ej, za nimi coś jest. Tak jakbyśmy jakieś kryształy mieli powsadzać. Czy coś te trupki mają? Nie. Może któryś z nich zostawił jaką broń? Co tu w ogóle jest? Coś się poli. O, flary! Ej, tam jest coś w tym ogniu. No, jakiś kamień. No tylko, że przecież ja tego nie wezmę, bo nie mam czym tego ugasić. Może czymś to się różni? Czymś się różnią te? Ten jest taki wielki, ten jest taki mały. Ten jest ogromny. A te są takie małe. A ten jest taki wielgachny. Zauważyliście? Wielka jest morda tego. Dobra, spróbujemy. O, da się. Dobra. Tak myślałam. Pamiętajcie, to jest Markus. On ma naprawdę przedziwne rozwiązania. I co to jest? Stone Key. Czy to się obudzi? Ale szczerze mówiąc, trochę nie boję. Wiedziałam. Wiedziałam. No i tutaj po tej drabince, tak? Dobra. Tu jest ta nasza broń. No ej, nie możesz tam wleźć. Chciała. Czy tutaj to włożymy? Tak. Dobra, to poczekajcie. Jeszcze zobaczę, co jest w drugiej wnęce. Aha, nic. No dobra, to zawsze jakaś alternatywa, no nie? Chciałam jeszcze wiedzieć, co my tutaj mamy oprócz tego. Nie mam już nic więcej. Matko Boska. Bez broni to trochę, słuchajcie, słabo. Jeszcze by się było rozglądać, czy tutaj nie ma nic po drodze. Słyszę to, cały czas słyszę tego beboka. Ja się boję, że tu mi coś wyskoczy na ryj. Oho, czekaj, ta? Tutaj coś jest. Tam są kolejne beboki, no świetnie. No słyszę go. Będę się czuła po prostu pewniej, w którym, jak już zdobędę po prostu swoje bronie. Czy ja się zbliżam do mojej broni? Czy mi się wydaje? No i pięknie, słuchajcie. Kurde, teraz możecie mi naskoczyć. Zobaczymy też ile... A czekajcie, a nie mogę tego rozbić? Nie mogę. O, szkoda. No ale... No ale halo. O co chodzi? A, okej, o to chodzi. Ja mówię, jaki czort? Jaki czort? Ale słuchajcie, mamy custom. Demoniczne sprawy z lasu. Może kogoś jeszcze namówię, bo mam w zanadrzu tutaj dwa customy takie od Markosa z Larą, ale może namówię. Słuchajcie, może Maćka namówię na taki custom. Na przykład z Cortisem, chociaż Maciek to uwielbia Larę, raczej pewnie nie będzie chciał grać chłopem. Chociaż kto to wie. A jeszcze tutaj jest pytanie, czy może tam też idziemy? Zobaczymy. Obudzą się? Obudzicie się? Dlaczego nie? Aha, tu ma, a, bo może te kryształy trzeba będzie też tutaj włożyć. Chyba muszę się wrócić na górę i ubić tamtego. Tak coś mi się to widzi. A tu? Tutaj zamknę. To jak to jest drabinka? Aha.
No dobra. Wchodzimy w takim razie z powrotem na górę. Trzeba chłopa ubić. Chłopa. Diobła. Strasznego diobła z lasu. Gdzie jesteś? Tu jesteś! Już żeś mnie tutaj pogonił. Pewnie za chwilę się ten drugi tutaj odrodzi. Hej, 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 hej! Hej, nie pozwalaj se! Ty! No. Mamy to. Proszę bardzo, pierwszy kryształek. I co to jest za kryształ? Crystal of Energy. Okej. Idziemy. Ty drugi się zbudzisz? Zbudzisz się. O ty! Takie cwaniaki trochę. Wow, ale mnie scha... Patrzcie, jak mnie kuźwa zciął! To chyba nie ma tak być, nie? Ja pikole, ale to wiecie co? Ja spróbuję to powtórzyć, ale jest silny ciul. Masakra! Czemu taki silny? Może warto by było jednak blisko być niego? Nie, no masakra. Nie, jeszcze raz spróbuję. Ależ sztos. Czy fajnie, że są tacy silni, ale ja nie wiem też na ile ja tutaj będę, wiecie, miała apteczek, no bez przesady. No weź ta! Dajcie spokój, dajcie mi go umbić tak, żeby było okej. No, teraz już lepiej. I następne zostawił pytanie, czy to tu wsadzamy, czy za tamte demony? No, chyba za tamte, bo tu się nie da. Lipa. To czyli przy tamtych demonach, nie za tamte, tylko przy tamtych demonach. I tamte pewnie zostawią kolejne, które pewnie trzeba będzie włożyć albo tu, albo tam. No, to był hit. Nie po to, słuchaj, ubijałam kilka razy, żeby tracić HP przy takim czymś. To było w tym mankenie. Oczywiście, że nie. Pytanie, czy ja będę z nimi tutaj walczyła? Chyba raczej nie. Dobra, wsadzamy. O, HP mi w ogóle zabrało. Wow. Może nie będę sejwować, bo jeszcze coś zbadzę. Czekam, aż sobie zniknie ta wiązka światła. No i to trzeba będzie włożyć tam w głównej sali. Dobra. Mamy to. A te to będzie Crystal of Energy. The Guardsmen, okej. Okay. Strażników. Dobrze. Przyjęłam. Okej. No na razie zapowiada się fajnie, tak bardzo złowieszczo. Fajnie, że też autor tutaj jak zawsze zadbał o fajne cutscenki. Mówię, fajne miał zawsze pomysły na te customy. Ewidentnie coś gościowi w duszy gra, bo to mówię, wszystkie mają taki akcent diabelski. No dobra. Pytanie też, czy tamten obraz na początku, witraż, nie ma jakiegoś znaczenia. Oho, jakieś grzyby tu są. Czy to się zbiera? O Boże, będę brodzić cały czas. Jesus.
Aha, nie, tego się nie. Ona się od tego. Ona się tym truje. Ale tu są grzybki. Dobra. Do zbierania, widzę to. Ona nawet sama to zbiera. Aha, jakby pokazówkę nam na razie strzeliła. Kumam, czacza. Że możemy takie coś zbierać. A czy ja tracę w ogóle teraz HP? Nie. Nie. O, tutaj są. Czyli, że co? To, no ale apteczki są zwykłe, a te grzyby mają niby jakie zadanie? Healing fungus, ok. Czyli to tamte wielkie grzyby mamy omijać szerokim łukiem po prostu. Czy jest tu coś jeszcze? Nie. No jest mrocznie, nie mogę powiedzieć. Czuć ten klimat. Beboków mnóstwo. Aha. Ale tu jest tylko jakby obraz. Nawet jakbym tam chciała wleźć, to bym się podpaliła. Kolejne grzyby. Dobra. Oho. Co to było? No, słyszałam coś. Aha, bo to są kolejne grzybki. Ale tak jakby woda była, lała się gdzieś. Nie wiem, czy to słyszeliście. Nie wiem, czy jest na tyle głośno. Jakby ktoś się odlewał. O, matko. Ja pikole, mam ciary. Słyszeliście te odgłosy? Ale czemu ty cały czas kaszlasz? Co, zatrułaś się, czy jak? No zatruła. Zatruta jestem. Ja walę. Że niby mam pewnie iść tam, gdzie ten mały beboczek. Czyli ja jestem zatruta. To niedobrze. Pytanie, czy tą kratkę można zbić, bo wygląda na taką, jakby można było. Można. A tam jeszcze? Poczekajcie jeszcze chwilkę. A tutaj? No jest jeszcze okienko. To ja bym może najpierw jeszcze w to okienko polazła. Co wy na to? Jeszcze bym się tu pokusiła na chwilę. Ale to jest... No ale to jest tutaj. Aha, bo on tam gdzieś... On tam gdzieś do łokna wchodził. Czekaj to. Ale... chyba, że tu jest takie manki, a ja nie widzę. Manki, dobra. Bo on tam do którejś z tych okienek właził, nie? Ktoś tak nam pokazywał. Powiedzmy, że... Jaszczur wskazywuje nam drogę. Nie mam żadnych binokli, żeby sobie sprawdzić. Niestety. No tam idzie ten upiór. A to jest ten kościół w ogóle, on jest taki zalany, nie? Muszę to zloadować. Patrzcie, ej, ale on za każdym razem tu od nowa idzie. Ło, kuźwa. Straszny on jest. Ej, dlaczego ja tam nie mogę wskoczyć? Ty, pani... Tam się da w ogóle? No, jest okej. Okay. Moja droga, to musiałabyś zapalić flarcie. A ile ich mamy? No, nie sramy flarami. Nie jest dobrze. Serio ja mam tu iść? Kurde. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że ja tu polazłam. Czy nie powinnam najpierw tam? Tam jest kolejne okno, widzę u góry. Wstaniesz? Jeden z drugim? Nie wiem, że mnie tu zaraz na plecy wyskoczycie. Jednak nie.
No robi się grubo. Czy któryś z nich? Ja tu są w ogóle jakieś... Bo tu trzeba było jaką głowę dać. A tam u góry coś jest. A tak wysoko? Dziwne. Ej, a nie czytałam nic o sekretach, w ogóle trzy są. Weź no, spróbuj to. Dziwne takie. Wejdziesz tu w ogóle? Jo. Obudzę go. Nie mam pojęcia, co to jest za miejscówka. Czy któryś z nich się zbudzi? A czy u ciebie mam zrobić to samo? Nie. Tu jest za wysoko. Czyli tylko to jedno. Okej. No ale co dalej? Pokaż mi je tutaj na przykład. Zamknięte. Kurde. Tu zamknięte. Wszędzie pozamykane. Ta hek. A tu? Tu coś jest. A to jest to w ogóle z tego filmiku, nie? Jakby tu się miało co otworzyć. No jakbyśmy tu jaką głowę włożyli. No nie wiem, tu mam się wracać? Trochę to tak wygląda, tylko jak ja się tam wrócę? Ja się tam przecież nie wrócę, to było za wysoko. O co chodzi? Przecież nie da się tutaj wrócić. O ta hek. Obudzi się któryś z was? A tam! Dobra, widzę, że do okna trzeba. Tylko czy wy mnie przepuścicie? Fajnie przez ten witraż błyska. Jo, w ten sposób. A tutaj chyba jest... Ło, to my jesteśmy w tym... Ale czat, my jesteśmy w tym klasztorze. Spowianym demonami, mgłą. Takie dla mnie dziwne jest, ja to zasejwuję, jeszcze sobie tam zloaduję, bo to jest takie dla mnie dziwne, że... O Jezu. Czy ja tam faktycznie wszystko zebrałam? Jeszcze się tylko upewnię, dobra? Bo jakieś mam takie... Jeszcze się wrócę, zanim tam polezę, bo tak naprawdę przeciągnęłam dźwignię, która nic tak naprawdę nie zrobiła. Nic nie zrobiła. Aha. To tutaj leżało? No nie kumam, ja tego nie widziałam? Ja pierdyle. Crowbar. No hit, całe szczęście, że się tu wróciłam. Jezu, a tak czułam, wiecie co, że takie... No polazłam tam, przyciągnęłam tą dźwignię, ale... No nie wiem. Mówię, kurde, może czegoś nie zauważyłam. Ale się moi, słuchajcie, syn trzaska, no, taki herlok. Wszyscy to jest, mamy połowę, w zasadzie drugą połowę, druga połowa września się zaczęła, więc wszyscy teraz chorzy. Okej. Okay. Jak ja mam się stąd wydostać? Albo że tym crowbarem. A tu jest dobra dźwignia. Kurde. Jezu, jaki dźwięk. Jesus. Mam nadzieję, że tylko nie zastaniemy tutaj ten duch. Pytanie, czy tam nie ma jakichś grzybów takich, wiecie, normalnych do zebrania, ale nie widzę. Dobra, idę tu bokiem, bo te... O Jezu, nie mogę. Kurde.
To zatruję znowu. No wiedziałam, co za shit. Ona będzie mi się tu teraz cały czas teraz jończyć. To teraz pójdziemy w tą. Teraz pójdziemy w tą kratkę. Pytanie, czy tutaj jakbyśmy mieli jakiś szpadel, czy nie moglibyśmy czegoś kopać. Ale ona chyba nadal będzie tam brudziła w tym miejscu, ale dobra. Okaże się. Czyli idziemy tu. Dobrze. No, kolejna. Kolejna kratka. Nie sram flarami, więc słuchajcie, będę musiała troszeczkę pooszczędzać i musicie mi to wybaczyć. A to jest to miejsce pokazane. No byłam tutaj. Znaczy, nie byłam tutaj, tylko. Widzę te kolce. Tam coś w ogóle jest, jakaś taka czacha, widzicie to? Może tą czachę. O, aha, wszędzie są te kolce. Rozumiem, że wszędzie mnie ubije, tak? Nie. No to what the heck? To mogę zabrać? Zaraz się dowiem, ja. Excellent. Excellent, moja droga. Po zbóju. Skąd mam wiedzieć, która jest poprawna? Czy jest tutaj jakaś podpowiedź? Może ta naprzeciwko pochodni? Nie mam pojęcia. Excellent. Okaże się, nie? O, pochodnia była podpowiedzią, moi drodzy. I czy to nie jest ten Head of Monk? Aha, głowa mnicha. Nie no, spoko, co tam? Głowa mnicha. Głowa mnicha w te czy we w te. Co tam? Nie mam pytań. Aha, ale czekajcie, bo się tak teraz zastanawiam. Nie no, bo musimy teraz znowu się tamtędy cofnąć, bo tutaj jest wszystko pozamykane. To są takie wrota, że raczej ich crowbarem nie otworzę, chociaż wiecie, to jest Markos, więc to jest taka specyfika jak i sabatu. Taka specyfika pracy. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Sayer, and if you want you can watch the entire playlist from this series here. See you around.